Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Potwierdziły się ustalenia naszych dziennikarzy o tym, że kandydatem Konfederacji do Sejmu będzie były poseł PiS, polityk PiS Przemysław Wipler. Czy ta kontrowersyjna nominacja pomoże Sławomirowi Mentzenowi? W dzisiejszym programie także o tym, co w ostatnich dniach najbardziej rozpala emocje w Polsce, czyli o licznych składowiskach odpadów. Trudno nie odnieść wrażenia, że Prawo i Sprawiedliwość zamiast wziąć się za poważne rozwiązanie tego problemu, organizuje nam swoiste igrzyska śmieci. To jest podcast Podejrzani Politycy. Jak co tydzień witają was ze studia Radia Z Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. I zaczynamy od wydarzenia tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Nie da się obojętnie przejść obok kandydatury Przemysława Wiplera. Jakie ona konsekwencje rodzi w perspektywie wyborczej i dla samej Konfederacji? To może zacznijmy od anegdotki, którą słyszałem z kierownictwa PiS-u, bo jak wiadomo, cały czas jakieś tam rozmowy między politykami PiS-u i Konfederacji się toczą. Ja uważam, że to są rozmowy raczej na podział Konfederacji niż jakąkolwiek realną współpracę. Ale kto prowadzi te rozmowy? To są takie delikatne rzeczy. Znaczy nie ma oficjalnych rozmów, więc są tacy różni politycy, którzy sądują, na ile jest możliwe jakieś porozumienie, jakakolwiek współpraca. I tak jak mówiliśmy o Annie Marii Siarkowskiej, to jest bardzo dobry przykład, bo z jednej strony ona odchodzi z PiS-u i protestuje przeciwko temu, co PiS robił, ale z drugiej strony, jak będzie miała do wyboru jakąkolwiek współpracę z liberałami, których też ona przecież uważa za jakiś element obcy, zawsze wybierze PiS. I tutaj mamy taką sytuację bardzo ciekawą, jeśli chodzi o właśnie osobę Wiplera, bo Przemysław Wipler jest osobą nielubianą w PiS-ie. To trudno się dziwić. Między innymi, kiedyś było inaczej. Zresztą o nim kiedyś profesor Jadwiga Staniszkis mówiła, że przyszłość należy do niego i on nawet będzie premierem. Gdyby się nie pogubił moralnie, to myślę, że miałby olbrzymią szansę. No i gdyby nie był taki niecierpliwy i gadatliwy. Ale Przemysław Wipler jest takim czynnikiem dużej szansy dla PiS-u z jednej strony. I to będzie trochę zaskakujące, co powiem, bo najpierw powiem, że podobno na kierownictwie PiS-u Jarosław Kaczyński miał powiedzieć: możecie rozmawiać o współpracy z Konfederacją z każdym poza Przemysławem Wiplerem. Ale kiedy tak powiedział? No niedawno. A niedawno też powiedział, że żadnej koalicji z Konfederacją nie ma mowy. To z tego to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Jak będzie trzeba, to miał koalicję z LPR-em i Samoobroną, a swoim najbliższym asystentom mówił: panie, wykropkuję, panie, my realnie rządzimy z komunistami. No. Także jak trzeba, to się Jarosława Kaczyńskiego nos zatyka. No oczywiście za wyjątkiem Ryżego, o którym też będziemy musieli wspomnieć. Ale to, co jest paradoksalne w tych słowach. I teraz trochę popłyniemy w teorie spiskowe, ale nie dlatego, że będziemy jakby państwu ze szklanej kuli wróżyć, tylko dlatego, że trzeba sobie zdawać z tego sprawę, jakie są emocje i jakie są perspektywy i jakie są terminy pewne deadline'owe, które mogą wpływać na stanowiska poszczególnych, nawet pojedynczych posłów. Pamiętajmy, że jest ta większość sejmowa okupiona wielkimi kosztami, ale też nie wszyscy na tym zarobili, że byli lojalni. Bo taka pani na przykład Janowska z Republikanów, dzięki temu, że wspiera rząd, dostała super posadę, zarobiła jakieś olbrzymie pieniądze. Ale także poseł, który się buntował, którego też opisywano w książce Szczerby i Dariusza Jońskiego, czyli ten poseł, który najpierw się buntował, już nawet nie warto jego nazwiska podawać, najpierw się buntuje, a potem nagle dostaje super pracę w banku, w BGK-u bodajże, jako doradca, to są olbrzymie pieniądze. I
popatrzmy na plotkę, która krąży po Sejmie, że może być dodatkowe posiedzenie w sierpniu. Nie planowano go wcześniej, a teraz dyskutuje się na temat tego, że być może w terminie 16-18 będzie takie ekspresowe posiedzenie, głównie dlatego, że jest potrzeba pewnej nowelizacji dotyczącej ustawy o referendach. No i? No i ta ustawa o referendach niby nie jest niezbędna, ale może bardzo pomóc PiS-owi, o tym się rozmawia. I posłuchaj, co jest ciekawe, Jarosław Kaczyński nie popiera tego pomysłu. Jarosław Kaczyński wie, że znajduje się na ostatniej prostej przed listami. Tylko Jarosław Kaczyński przed kandydatami na listach. Zobaczmy na to napięcie, o którym powiedzieliśmy przed chwilą, jeśli chodzi o Solidarną Polskę, a PiS. Tam nie ma podobno umowy. Nikt jej nie zobaczy, więc nie będziemy wiedzieli, chyba że będzie jakiś oficjalny podpisanie umowy. Zaraz, uporządkujmy. Tak. Nie ma umowy między PiS-em a Suwerenną Polską w kontekście głosowania na temat referendum, nie, czy w ogóle umowy startu, koalicyjnej? W kontekście startu. Znaczy, mówi się, że będą zachowane te same zapisy, które były zachowane wcześniej przy okazji formowania tej koalicji Zjednoczonej Prawicy, ale się mówi, tam jest taka nieufność i taka... No, pamiętasz, puszczaliśmy Adama Bielana w wypowiedź, w której on mówił, że to będą krwawe listy i tam będzie wielka walka. No, ludzie tego nie rozumieją, trzeba to im cały czas przypominać, że no cóż, sytuacja jest taka, nie ma większego wroga niż twój kolega z listy. Najlepiej go wyeliminować wcześniej, jeżeli możecie zagrażać. I takie sytuacje zobaczmy na panią posłankę Iwonę Arendt. Nagle się pojawia, oczywiście okazja czyni złodzieja i okazja czyni haka albo minę. No tak wyszło, że jednak syn Iwony Arendt się nie bardzo popisał. Nie no, mówiąc wprost, po prostu stosował przemoc w stosunku do kobiety i nieważna jaka była tutaj, jakie było tło, no jeżeli facet bije pięścią po głowie kobietę, no to jakby jest dyskwalifikujące. I PiS pada też ofiarą swojej polityki wciągania dzieci i rodzin w polityczne afery. Kiedyś tego nie było. Znaczy w ogóle w polityczną grę. Kiedyś tego nie było. To jest jedno z największych złych nowych zjawisk, które mamy po 8 latach. I Iwona Arendt najprawdopodobniej jest elementem walki stała się, bo ona mówi, że zawiesza tam działalność polityczną, ale nie mówi, że nie będzie startować i cały czas jest w grze. No i pytanie, co, jakby kto na tym korzysta, jakby można powtórzyć we wszystkich też regionach. Pojawiło się ostatnio wiele wątpliwości co do tego, czy Paweł Kukiz ostatecznie będzie z Opola startował. Natomiast o czym innym porozmawiajmy. Rozumiem, że sugerujesz, że nie jest do końca przesądzony start polityków Suwerennej Polski z list PiSu. Że na samym końcu może się... To nie chodzi o to, że ja jestem przekonany. Mówimy teraz niby o teoriach spiskowych, a tak naprawdę przy takiej niespodziewalności polityki, o tak, znaczy takim zaskakiwaniu nawet siebie nawzajem. Nieprzewidywalności. Tak, nie wiem jak to powiedziałem, ale to wiadomo, no dużo się dzieje i też są emocje. Sytuacja jest taka, że do ostatniego dnia w Zjednoczonej Prawicy będzie ostre napięcie, bo tam już się zdarzały takie sytuacje, że już jakby zamknięte były listy w kopercie, a ktoś poszedł, kto miał złożyć te listy kandydatów do kibelka i sobie poskreślał i pozmieniał. Były takie sytuacje. Na przykład na Pomorzu i na przykład Jacek Kurski był tam jakimś rozgrywającym i to się może powtórzyć i wszyscy o tym pamiętają. Zresztą podobne sytuacje są w Konfederacji, o czym mówimy, bo miał przecież brat Mencena. Zaczęliśmy rozmowę na temat Przemysława Wiplera, który jak się okazuje będzie jedynką w Toruniu. W tym samym okręgu miał startować brat Sławomira Mencena, który zresztą wygrał prawybory te słynne w Nowej Nadziei. Podkreślmy te prawybory to śmiech na sali. No to już widzieliśmy tę awanturę na przykład w Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku to jest po prostu... Ja już nie będę nabijał się z tego, że... Ale dlaczego? Jak ma się to do tego słynnego wywracania stolika, że nagle posłowie w przeszłości związani z Prawem i Sprawiedliwością znajdują się na listach Konfederacji. Ale dlaczego akurat Toruń? No i czy to jest w ogóle kandydatura bezpieczna dla Konfederacji? No Przemysław Wipler zmieniał swoje położenie w przeszłości raz w jednej, raz w drugiej opcji. Dlaczego tak Sławomir Mencen w niego wierzy? To jest przecież duże ryzyko, no bo jeżeli dana partia wprowadza swoich posłów
załóżmy, że Konfederacja wprowadzi ich około 60 do nowego Sejmu i PiS-owi przykładowo będzie brakowało iluś tam posłów do zbudowania większości, no to takie niepewne kandydatury jednak rodzą pewne wątpliwości, rodzą pewne ryzyko, że nagle partia może się rozpaść i na przykład założyć oddzielny klub i dołączyć się do koalicji większościowej. To są dwie różne sprawy. Z jednej strony rozmawialiśmy już o Konfederacji przez ostatnie 3 programy i pokazywaliśmy... No ja mam wrażenie, że dłużej, ale dobrze. No ale no, oni są na topie, dużo się o nich dyskutuje. I ja cały czas twierdzę, że to jest jednak na tyle niejednolity twór, w których też mówię, były wewnętrznie bardzo brudne chwyty stosowane, że oni mogą się rozpaść po wyborach. Mimo że mówią, że będą silni zjednoczeni i generalnie oni wierzą, nie wiem na jakiej podstawie, że będą przedterminowe wybory, może to jest zaklinanie rzeczywistości. Więc to jest jedno niebezpieczeństwo, o którym mówisz, ale ono jest takie, myślę, że dość oczywiste, ale jest jeszcze jedno nieoczywiste, o którym my mówimy i sygnalizujemy je od bardzo dawna i myślę, że to też się przełoży na bardzo konkretne historię. Przemysław Wipler ma bardzo dużo bagaży, które można rozpruć i rozrzucić jako śmieci. To znaczy, będąc lobbystą czy PR-owcem, to się myli generalnie i miesza. Miał tylu klientów, miał takie zarobki. Przypomnijmy, że on zgłaszał nam 1 000 000 rocznie, ale myślę, że ostatnio mógł zarobić nawet dużo więcej. Jego klienci są bardzo potężni. Nie o wszystkich się mówi. Niektórych ujawnił Adam Bielan, kiedy walczył z nim i jego wspólnikiem Michałem Krzymowskim, byłym dziennikarzem Newsweeka, który ma według Bielana jakieś w ogóle kosmiczne możliwości spinowania w mediach swojego przekazu. I Przemysław Wipler jest o tyle trudną kandydaturą, że zobacz, co się stało z Mentzenem. Wokół Mentzena brata robiło się tak dziwnie, jeśli chodzi o jakieś kwestie przestępstw, mówiąc wprost. Dużo się na ten temat dyskutowało, a jeśli chodzi o Wiplera, to on ma proces w trakcie. Proces, który się ciągnie jak makaron, albo nie wiem co jeszcze bardziej. I no, lata mijają. Proces jest celowo przedłużany przez obronę. Świadkowie, którzy mieli zeznawać już jesienią, nie zeznają. Ten proces się nie skończy na pewno. A proces wygląda tak, że Wiplerowi zarzucono wyprowadzanie pieniędzy z fundacji, co jest przestępstwo, za co zresztą Jakub Eś, kiedyś były szef fundacji Kid Protect, poszedł do więzienia normalnie, bo sobie kupował ubrania i pojechał na urlop za pieniądze fundacji. Dokładnie to samo zrobił Przemysław Wipler. Pojechał z rodziną do ośrodka, za co zapłacił z pieniędzmi fundacji, pił wino, kupował gry komputerowe i inne rzeczy. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, jak on mógłby nie być skazany i ja myślę, że on też sobie nie wyobraża. To jest jego motywacja przede wszystkim, żeby dostać się do Sejmu, bo on by wolał, pewnie wygodniejsza by była dla niego sytuacja, kiedy on mógłby spinować i jak władca marionetek. I ta otoczka nie przeszkadza Mentzenowi? Nie, oczywiście, że nie, bo Mentzen jest wytworem Przemysława Wiplera. Znaczy oni teraz jakby mają napięcie, no bo zazdrość jest taką cechą, która nie omija konfederatów. No i Przemysław Wipler i Mentzen no będą pewnie teraz szczególnie, a trochę znam Przemysława Wiplera, rywalizować o atencję. I ta rywalizacja wcale nie jest z góry jakby na korzyść Mentzena już rozstrzygnięta. Bo Przemysław Wipler dał pewne narzędzia, doświadczenie i mechanizmy i pomysły Sławomirowi Mentzenowi, z których on korzysta. No. Wcześniej były spotkania bardzo podobne z Korwinem Mikke na przykład, którego spinował Przemysław Wipler. Więc oni będą ze sobą rywalizować, ale najważniejsze jest to, że ja bym się nie przywiązywał jednak do ostatecznych decyzji. Sam powiedziałeś o prawyborach, które można już dzisiaj wrzucić do kosza i były tylko fikcją, ale jeśli będzie ostre napięcie, i teraz o tym opowiadamy, jeśli chodzi o sierpień, i załóżmy, że komuś puszczą nerwy i trzeba będzie walczyć na śmierć i życie, zresztą to już widać, że prezes mówi jak nigdy nie mówił, wyszedł już z żoliborskiego inteligenta i stał się takim, no... Rozrabiaką ulicznym. Rozrabiaką, no mało powiedziane, ale powiedzmy, ważmy słowa. No bo my tu zawsze grzecznie rozmawiamy. I teraz wracamy do kwestii solidarnej, suwerennej Polski. Była taka sytuacja z odpadami. Odpady obciążają, czy tam są przerzucane na Jacka Ozdobę.
I on to bierze na przysłowiową klatę. Między innymi idzie na konferencję w Wołominie. My wtedy jesteśmy w składowisku nielegalnych chemikaliów razem z kolegami z TVN-u. I tam jest wielka awantura, on zakłóca konkurencję. Zresztą ktoś tam w tle, Janusz Kowalski. Co mówi na to polityk PiSu, który jest proszony o komentarz? Mówi, ale to nie jest moja partia. No to... To jest trochę dziwne. Marek Suski umywa ręce. No ja, a Marek Suski to jest taki gość, że w partii, że on raczej nic nie wymyśli samemu, bo o ile na przykład wicemarszałek Terlecki, który jest takim, no, nomen omen bym powiedział, psem, bo tak go nazywano kiedyś, kiedy był hipisem. Jest takim psem, który grozi cały czas, on najczęściej to robił w suwerennej Polsce. Teraz na chwilkę zamilkł, ale jeżeli Marek Suski tak mówi, to on tego nie wymyślił, on to gdzieś usłyszał. Czyli, że wariant jakby ekstremalny. Mamy 16 sierpnia, Solidarna Polska jest wyrzucona, a Jarosław Kaczyński mówi wtedy, to przez nich mamy niskie notowania, zaraz sobie załatwimy KPO. Najważniejsza jest czystość partii. No i jeszcze powiedzmy na przykład, może powiedzieć o Funduszu Sprawiedliwości. No różne rzeczy można im przypisać, tak, jeśli chodzi o suwerenną Polskę. I wtedy mielibyśmy znowu na stole wariant, o którym mówiliśmy w poprzednich programach, czyli to, że Jarosław Kaczyński już zdaje sobie sprawę, że przegrał wybory i musi mieć tych posłów, którzy pozwolą mu zawsze podtrzymać weto prezydenta. I to jest bardzo jakby, no, może niemożliwy wariant, ale bo to trudno mówić o prawdopodobieństwie, bo o tym decyduje jedna osoba. My jesteśmy zdani na los, jakby na to, co, na humory prezesa, tak, i emocje. Emocje, które w tej kampanii są zupełnie już na poziomie niebotycznym. Prezes jest w stanie wstać lewą nogą i na złość komuś zupełnego no-name'a wstawić na jedynkę. I teraz zobacz na wariant ekstremalny. Jeżeli w sierpniu będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu, to będzie oznaczało, że Jarosław Kaczyński realnie boi się, że zbuntują mu się posłowie. Wszyscy posłowie, którzy się dostali do Sejmu w tym momencie, nie dostaną mandatów. Trzeba jeszcze dać dobre pozycje Solidarnej Polsce. No i co? No i on może się bać tego, że, no, że przestanie być dyscyplina w tej wątłej większości na tyle realnym problemem, że wystarczy jedno posiedzenie Sejmu, gdzie tacy sfrustrowani ludzie pracujący 4 lata w kadencji z PiSu zobaczą, że nie mają szans na reelekcję, będą się bali różnych konsekwencji, zemsty i tak dalej. No i jednak na przykład rzucamy taki pomysł, żeby zmienić marszałka, odwołać panią Elżbietę Witek i zmienić na opozycyjnego. No i mamy wtedy totalny hardkor dla PiSu. Znaczy, bo wtedy możliwości uderzania są olbrzymie, a też no PiS wtedy by leciał na łeb na szyję. Ale to jest i tak już koniec kadencji przecież. No tak, no jest koniec kadencji, ale jakby kiedy przejmujesz stanowisko marszałka, to masz władzę nad Sejmem i możesz jeszcze uchwalić masę różnych rzeczy, a przede wszystkim zadać taki cios, po którym PiS się może nie pozbier. Nie PiS, tylko Zjednoczona Prawica. No nie, właściwie to PiS, no. Bo wtedy już prawica by nie była taka do końca Zjednoczona i PiS musiałby to tłumaczyć. Więc to jest wariant ekstremalny, ale o nim się realnie mówi. I teraz dochodzimy do największego zagrożenia, czy też takiej broni atomowej kolejnej PiSu, która leży w arsenale i może być wykorzystana. Naprawdę, nie trzeba dużo że tak powiem, dowodów dodatkowych i determinacji ze strony ziobrowej prokuratury, żeby na przykład postawić zarzuty Przemysławowi Wiplerowi. I teraz, panie Przemku, ja nie mówię, że pan zrobił coś złego i mam na to dowody, chociaż możemy o tym rozmawiać. I zapraszam do studia, panie Przemysławie, bardzo chętnie porozmawiamy o pana działalności, no bo trzeba podsumować jakoś te lata, kiedy pan nie był w polityce. Ale... No, zarzuty stawia się pod tak błahymi powodami, że i na tak wątłych podstawach, które nie będą zweryfikowane w procesie sądowym, które nie oznaczają nawet potrzeby kierowania aktu oskarżenia, że no, wprawdzie to będzie zamykać rozmowy z Nową Nadzieją, ale też nie z Konfederacją, ale z drugiej strony no, będzie ciosem w Konfederację i będzie taką dobrym pretekstem do tego, żeby powiedzieć,
potrzebujemy czystości totalnej, partyjnej, jeżeli są jakieś wątpliwości, jakieś smrody wokół PiSu, wokół polityków PiSu, to musimy ich wyciąć. I ta narracja się może przyjąć dzięki TVP, który przecież powie wszystko. Nie wiem, czy jakby, mam nadzieję, że wszyscy państwo nadążają, ale wyjątkowo przy tej skomplikowanej no jednak na dziś spiskowej teorii zapraszamy do komentowania i ja będę na bieżąco odnosił się do państwa pytań, jeżeli cokolwiek jest niejasne. Wspomniałeś już o sprawie odpadów, o tych konferencjach prasowych. To chyba jest dobry moment, żeby przejść do drugiej części programu. Kontrowersja tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Radosławie, wielce czcigodny, dużo ostatnio podróżowałeś po Polsce, ale nie w celach turystycznych. O co chodzi? No podróżuję po Polsce już w ogóle całą kampanię. Tak jakoś wyszło, bo poza Warszawą nawet 100 kilometrów świat jest zupełnie inny i trzeba o tym pamiętać. Ale też pod Warszawą jest świat, który niekoniecznie dobrze świadczy o polityce PiSu, jeśli chodzi o poszczególne segmenty działalności publicznej. Chodzi oczywiście tutaj o głośną sprawę Nitrochemu, którą ujawnili dziennikarze TVN24 i ona się rozkręca. Mimo że miała konkurencyjną historię pani Joanny i nadużyć policjantów przy jej zatrzymaniu, o czym liberalne media mówią dużo więcej chyba niż generalnie o tej aferze, która ma bardzo duży potencjał szkodzący dla PiSu. No, z Nitrochemu, ze spółki zbrojeniowej wyjeżdżały odpady do utylizacji, które nigdy nie zostały zutylizowane, ale które zostały upchane, co państwo niedługo zobaczycie na materiale moim i Mariusza Gierszewskiego oraz TVN24. Tutaj złączyliśmy siły. TVN24 faktów. No i cóż, wygląda to tak, że mamy halę na uboczu, z dala od wścibskich dziennikarzy, bo to oni są największym zagrożeniem dla patologii tej władzy. No i one są wypełnione niebezpiecznymi chemikaliami, odpadami, między innymi czerwoną wodą, co pokazał TVN24 w swoim reportażu, ale też żółtą wodą, która jest wcale nie mniej, no, nieznacząco mniej szkodliwa. Pokazywałem na Twitterze pęczniejące bańki. To są te mauzery, te zbiorniki, w którym chemikalia są, to są takie cieniutkie. Znaczy, naprawdę to, oczywiście one są pewnie jakoś ze specjalnych tworzyw, ale no, nie trzeba wiele, żeby coś im się stało. Poza tym pożar w Zielonej Górze, no niestety pokazuje, że może być więcej takich pożarów. No to jest realna groźba, no bo wiadomo, że to jest usuwanie dowodów. Ile jest takich punktów w całej Polsce? Ponad 400, ale to tylko te, które wiemy oficjalnie. Nie wiadomo, ile jest takich. Może być 3 razy więcej teoretycznie. No nie straszmy ludzi, ale no na pewno to nie są wszystkie. To możemy być możemy jasno powiedzieć, bo na przykład ta miejscowość, w której byliśmy niedaleko Wołomina, no to nie była wcześniej ujmowana jako miejsce składowania odpadów. Zresztą tam pokażemy, kto stoi za akurat tym składowiskiem i dla wielu ludzi będzie to szok i myślę, że takie brakujące elementy w układance, dlaczego w PiSie jest tylu ludzi bardzo szemranych, którzy korzystają na, moim zdaniem, niekompetencji, ale też no, na takiej twardej politycznej walce, w której wszystkie chwyty są dozwolone. I to są ludzie związani ze światem przestępczym, których dziwnie, nie wiadomo dlaczego, PiS przez 8 lat nie jest w stanie ani dopaść, ani zneutralizować, ani wyjaśnić tego, co oni realnie robili. A to jest ważne, co mówisz, bo PiS w tej chwili mówi tak. Niemieckie śmieci ściągnięte przez Tuska zalewają Polskę. Znaczy, no nie PiS, to TVP mówi, ale PiS powtarza oczywiście, no, tak. No to PiS i TVP powiedzmy jednym głosem. Opozycja z kolei mówi, że Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat nie zrobiło właściwie w tej sprawie nic i dopuszcza do tego, że może powstać mnóstwo zagrożeń ekologicznych w naszym kraju. To może postarajmy się w sposób obiektywny, rzetelny, spokojny i merytoryczny odpowiedzieć, rozstrzygnąć ten dylemat. To polskie czy niemieckie śmieci zalewają nasz kraj? Ale my nie możemy tego zrobić.
Dlatego, że my po pierwsze nie jesteśmy służbami, po drugie jesteśmy karmieni kłamstwami, które już często były zresztą udowadniane. Nie mamy realnych danych. Są problemy też z samorządami. Z kolei w takiej gminie Prażmów, gdzie pod Warszawą, gdzie dziennikarz Leszek Kraskowski pojawił się i też pokazywał kolejne mauzery. To też jest jedno z odkryć TVN24 i Radia Z. Tam z kolei pretensje osoby, którym władowano ten szlam, mają do wójta i tam były sprawy sądowe, one się ciągną, no ale generalnie odpowiedzialny będzie wójt. I to jest problem znowu Polski PiSu, która rozmywa odpowiedzialność kompletnie. Więc jakby trudno, w ogóle jakby brakuje jeszcze takiego spójnego opracowania, natomiast myślę, że opozycja nad nim będzie pracować, bo pożar w Zielonej Górze po pierwsze pokazuje, że problem może być ogromny, bo ciągle nie wiemy, jeśli chodzi o takie skażenia, no to ja ciągle nie mam pewności i nie wierzę generalnie w to, jeżeli ja nie wierzę jako osoba, która mogłaby to jakoś weryfikować, to co mogą pomyśleć ludzie z tamtych terenów, tak? Popatrzmy na to, jaki był efekt na Odrze, kiedy wokół Odry te agroturystyki nagle jakby opustoszały w związku z tym, że ludzie nie mogli podchodzić do wody. Dobrze, to inaczej. To ta miejscowość, w której byłeś razem z Mariuszem Gierszewskim, gdzie nagraliście bardzo obszerny, interesujący materiał, który niebawem pojawi się na naszych stronach. To te odpady, które tam zaobserwowaliście, jakie mają pochodzenie? One są z nitrochemu, ewidentnie. Są tam zarówno naklejki, jak i... No już zostało potwierdzone to z kolei przez dziennikarzy Onetu, Edytę Rzemo i Marcina Wyrwała, którzy opisywali, jak transporty tam jechały. Natomiast nikt jeszcze nie podsumował tego, co już mówiliśmy pod koniec poprzedniego programu, czyli jakby kto realnie za tym stoi i dokąd tropy prowadzą. Natomiast odpowiedzialność nitrochemu jest takim, ja bym powiedział, klasycznym... To powiedzmy naszym widzom, naszym słuchaczom, co to jest nitrochem, bo być może nie wszyscy wiedzą. Tak, nitrochem to jest jedna z największych jeden z największych zakładów produkujących materiały wybuchowe. Oczywiście oficjalnie mówi się o trotylu, ale nie tylko. Polski zakład. Tak, polski zakład pod Bydgoszczą. I teraz nitrochem na materiale, który nagrali dziennikarze TVN-u ustami swojego członka zarządu, mówi, że jeżeli to potwierdzicie, że to są, czy to, jeżeli będziemy wiedzieli, że nasze odpady gdzieś trafiły, to my oczywiście je zabierzemy na swój koszt. Jaki jest tego efekt? No efekt jest taki, że mamy powtórzenie starych przekrętów, które robiono już w przeszłości. Zresztą takie przekręty pamiętam z czasów lewicy, gdzie jest jakaś operacja, którą niby prowadzi prywatny przedsiębiorca, ale na gwarancjach rządowych i później prywatny przedsiębiorca albo się rozpływa gdzieś tam, albo gubi pieniądze i idzie na symboliczną karę. A śmieci zostają. A śmieci zostają. To akurat mam tutaj na myśli laboratorium frakcjonowania osocza, bo tak było, że mieliśmy mieć fabrykę osocza w Polsce. Były gwarancje Ministerstwa Finansów dla banków, które to finansowały. Potem ludzie zniknęli, zostały puste budynki, a państwo musiało zapłacić te gwarancje. I to było tam w dziesiątki milionów złotych. To wtedy był duży przekręt, teraz to jest pikuś, to jest kropla w morzu. Ale tutaj mamy podobnie, bo nitrochem najpierw płaci pewnie mniejsze pieniądze trochę niż mógłby, ale to jest takie głupiego myślenie, że zapłacisz raz i mniej, a potem dzieje się tak, że musisz zabrać te odpady i wyprowadziłeś w ten sposób pieniądze państwowej spółki, bo spółka zapłaciła za utylizację. Goście z mafii, czy generalnie cwaniacy z grup przestępczych wywieźli to, załadowali gdzieś w jakieś budynki, wzięli pieniądze, a potem znowu trzeba zapłacić za zabranie tych odpadów z powrotem, czy tam do zakładu przynajmniej przewiezienie takiego, który może je zutylizować i zapłacenie dziesiątek milionów. No. I tutaj no, to jest jakby klasyczna operacja, która w zasadzie nie może się nie udać, dopóki dziennikarze się tym nie zajmą i dopóki nie będziemy mieli jasnej sytuacji, jak to się działo. Bo ten pożar w Zielonej Górze
w moim przekonaniu powoduje, że powinny pod każdym takim składowiskiem przynajmniej jeździć patrole policji. A jeżeli my w Warszawie nie mamy patroli policji, które sobie jeżdżą i jeżdżą, tak? Że jeżdżą i mogą na coś trafić, ale generalnie też bezpieczeństwo wzrasta, bo sami przestępcy mogą się obawiać obecności policji, która może się pojawić gdziekolwiek. A jeżeli policja jest tak uwalona, że musi tylko, to znaczy taki ma niski skład osobowy, bo przecież mówi się, nie mówi się tylko jest dużo wakatów w samej stołecznej policji, tam to już idzie nawet nie w setki. I potem masz policjantów, którzy jeżdżą tylko na interwencje, a nie masz policjantów, którzy mogą ci pojechać na patrole. I teraz wystarczy benzyna, szmatka, butelka, idzie gość, wariat nawet, ale najprawdopodobniej przestępca, który ma interes, bo to zawsze trzeba pytać, kto ma interes, rzuca butelkę na materiały, które osobiście widziałem i pokazywałem, mają bardzo dużo naklejek, łatwopalne i tak dalej, i tak dalej. No, rozmawiałem z człowiekiem, który rozładowywał ten szlam pod Warszawą i opowiedział mi, że jedzie wózkiem widłowym, rozładował i chciał sobie zapalić papierosa, stoi tam koło tych mauzerów i podchodzi do niego przerażony facet, który mu to zlecał i mówi, człowieku, co ty robisz, my tu zaraz wybuchniemy, tak? No to jest autentyk, zresztą nagrana rozmowa, tylko nie do publikacji. Więc jakby to, jakby PiS siedzi na śmieciowej bombie i samo to, że najpierw pojawia się materiał TVN-u, ponadgodzinny, bardzo taki, no, rzetelny, trudno się do czegokolwiek przyczepić, zresztą sprawa jest zresztą tam nikt w toku. Tego nie kwestionował też. Tak, ale on został przykryty przez panią Joannę. No pani Joanna jeszcze się tam pokazuje i ten temat jest istotny, szczególnie dla lewicy, ale no, jakoś emocje opadną, ludzie pojadą na wakacje, ale potem wrócą z wakacji, popatrzą, tam jest składowisko, opozycja będzie mówić, jakie to jest niebezpieczne, a nuż będzie kolejny pożar, a nuż będzie jeszcze kolejny pożar, no to PiS siedzi na śmieciowej bombie i to jest ewidentne, natomiast to też popatrzmy tylko na to, jak trudny to jest temat dla PiSu, że na Twitterze wprawdzie, gdzie jest absolutna dominacja na dziś ludzi, no, przeciwników PiSu, tak można powiedzieć, jako wspólny mianownik. Była grafika, którą w ogóle pokazywał główny inspektorat ochrony środowiska i na tej infografice PiS chciał pokazać, jak spadło przyjmowanie, jak spadł import odpadów do Polski. I on rzeczywiście to pokazał, natomiast no, on sam pokazał skuteczność Platformy, bo jak patrzymy na lata, no to już tak najprościej mówiąc, w 2011 mamy w tysiącach ton 1601 tysięcy ton sprowadzonych, ale potem to spada już do 917, i potem jest zmiana przepisów i 2013 to jest 6, nie, to jest 110, no to już jest dużo mniej niż, bo tutaj mamy 1601 tysięcy, pamiętajmy, a tu jest 110, czyli widać wyraźnie, że Platforma sobie z tym poradziła, znacznie to ograniczyła, a potem przychodzi PiS do władzy i ma ze 154 tysięcy ton nagle 256 tysięcy ton, 377 tysięcy ton w 2017, mówię co roku, i 434 tysiące ton w 2018 roku. No to już pokazuje, że PiS, no, ta propaganda zjada swój własny ogon, bo chciała pokazać infografikę, z której będzie wynikało, że za Platformy było bardzo dużo odpadów importowanych do Polski. Zresztą tutaj mieliśmy rozmawiać o tym, czy to są niemieckie, czy polskie, ale no nie da się tego, bo nawet w tym zakładzie, w którym byliśmy, no są ewidentnie odpady nitrochemu, ale nie wiadomo, czy tam są też odpady niemieckie. Natomiast te odpady też ktoś przywozi, ktoś na to pozwala, ktoś tego nie kontroluje i jakby no, ta grafika jest przykładem tego propagandy zapętlenia, bo miała pokazać i przekonać ludzi, że PiS tak świetnie walczy, a pokazuje, że rośnie w miarę upływu czasu no, zasypywanie szlamem Polski. No, to jest ciekawy bardzo symptom. Na koniec tej części programu dwa pytania mam do ciebie. Pierwsze brzmi w sposób następujący. Czy chcemy naszym widzom i słuchaczom pokazać w tym momencie jakiś fragment waszego materiału? No, fragment, taką zajawkę, żeby państwo wiedzieli, że ciężko pracujemy, możemy, natomiast musimy jeszcze poczekać chwilę na dłuższą premierę. Oczywiście, ja pytam tylko i wyłącznie o... Oczywiście, no to jest duże w ogóle...
powiedzmy, wyczuwalne napięcie, szczególnie u tych ludzi, u których to się znajduje, bo to jest ciężka trucizna. Kiedy pojechałem tam pierwszy raz i rozejrzałem się i poczułem ten zapach, to wróciłem z bólem głowy. Usłyszałem o tym, że od człowieka, który tam dłużej przebywał, że on miał jakieś totalne krwawienia z nosa, ale też ludzie, którzy badali próbkę, mówią, próbki przez TVN dostarczone z tych składowisk pokazywanych, TVN24 pokazywane w reportażu, z których pobrano próbki, to eksperci, którzy to badali, mówili, że efekty będą za 10-12 lat w postaci chorób nowotworowych. No, to wtedy... Co też stoi w sprzeczności z tą narracją polityków obozu władzy, że nie ma właściwie żadnego zagrożenia, na przykład w kontekście tego pożaru w Zielonej Górze. No ale no to samo było przy Odrze, tak? Ludzie w ogóle... Znaczy, bagatelizowano generalnie sytuację, próbowano różne tam narracje wprowadzać, potem zostały te algi złote, które zresztą no same się nie pojawiły. Tam musiano doprowadzić do stworzenia takich warunków w rzece, żeby one się tam pojawiły i zabiły no tysiące ton. Nie wiem ile, przepraszam, ale no, te ławice śniętych ryb robiły olbrzymie wrażenie. No i PiS to generalnie na początku próbował bagatelizować przecież, a potem w panice zaczął gasić ten pożar ekologiczny, ale no tego się nie da tak łatwo zniwelować efektu tych śniętych ryb. One się niektórym będą śniły po nocach. Kto ma dzisiaj realne instrumenty, aby zlikwidować te wszystkie składowiska odpadów, bo obie formacje prześcigają się w wzajemnych oskarżeniach. PiS mówi, że to jest robota samorządów i kompetencja samorządów. Platforma mówi, mieliście 8 lat na to, żeby cokolwiek w tej sprawie zrobić, nic nie zrobiliście. Nas interesuje to, żeby ten problem rozwiązać. Fakt faktem, że PiS, że częściowo kompetencje czy obowiązki są po stronie samorządów. Okej. Okay. Zresztą PiS to eksponuje bardziej nie na zasadzie samorządów, bardziej tutaj próbuje przypominać różne nieprawidłowości wykryte w Warszawie, wokół których no, też było zatrzymanie sekretarza Warszawy i tak dalej. I próbuje stworzyć takie wrażenie, że tutaj Platforma tak realnie sprowadza niemieckie śmieci i Platforma ma największe przekręty. No, to absolutnie jakby trudno jest udowodnić. I wszystko byłoby okej, gdyby nie to, że nie ulega wątpliwości, że PiS z samorządami generalnie walczy wszystkimi, gdzie jest Platforma Obywatelska, a generalnie osłabia samorządy na korzyść, że tak powiem, władzy centralnej. I jest problem finansów. No problem finansów. No wszystkie przecież samorządy mówią wprost, mamy obcięte fundusze, jest inflacja, nie stać nas na to, na to, na to i na to. A nagle ujawnia się, zresztą nie nagle, no ale ujawnia się składowisko takich odpadów, zaczynają się różne procesy sądowe, służby jakieś nie mogą zareagować, to trwa latami. Na koniec jest rachunek w postaci milionów złotych, czasami przekraczający budżet takiej konkretnej gminy. No to i to oczywiście milionów, które też wpadły do mafii śmieciowej kieszeni. No to trzeba podkreślać, bo przecież PiS miał mieć czystość. No jak ty mnie pytasz o odpowiedzialność, generalnie sorry, ale PiS rządzi przez ostatnich 8 lat i to jest głównie jego odpowiedzialność. I wcale nie jest tak, że my mamy dwie Polski, centralną i samorządową, które są zupełnie odrębne. No to są system naczyń połączonych. Samorządowcy są w dużej mierze zależni od różnych decyzji centralnych, więc przerzucanie tego na samorządowców en bloc wszystkich jest nieuczciwe, a jeszcze przerzucanie na tych, którzy nie są związani z PiS-em jest potrójnie nieuczciwe. No ale w kampanii jakby te wszystkie chwyty są dozwolone. I widać wyraźnie, że co tylko będzie mógł PiS zrobić, to zrobi. Pytanie tylko, czy starczy finezji, pomysłu, bo te wszystkie rzeczy, które na ten moment miały chwycić, to są odgrzewane kotlety. Tutaj nie ma żadnego nowego pomysłu. To zanim przejdziemy do trzeciej, ostatniej części naszego programu Stan Gry, zaprosimy teraz Państwa na obejrzenie fragmentu reportażu, który przygotowuje cały czas Radosław Gruca, Mariusz Gierszewski. Zapraszamy, a potem przechodzimy do stanu gry. I najlepiej nie wołać. Generalnie nie wiem, co to jest. A ile to jest tych... Policja nie była w stanie policzyć. Powiedziano, że co najmniej 600. Ja po prostu się nie mogli dostać wszędzie. Tak jest zapchane. Wiemy, co to jest. Mówię, rozpuszczalnik i oni z tego coś tam... Później, że oni to przelewali w litrowe, w półlitrowe butelki, tam tego, tam takie... No 4-3 tysiące to minimum, co dostawali od Mausera.
kombinezon, jak rozumiem, że będzie mnie chronił przed tymi chemikaliami. Tak, zbieraliśmy właśnie próbki. To jest próbka numer 3. Udało nam się zebrać 3 próbki. Te 3 próbki wysyłamy do biegłych i będziemy czekać na wynik. Stan gry. Po nieudanym starcie kampanii związanej z nowelizacją programu 500+, podniesieniu tego świadczenia do 800+, widać, że jakaś głęboka refleksja przeszła przez sztab wyborczy Prawa i Sprawiedliwości i ulicę Nowogrodzką i partia postanowiła wrócić do tego tematu i eksponować go zupełnie inaczej niż na początku. Tymczasem inne tematy, takie jak na przykład migranci, Unia Europejska, Niemcy, nieco przycichły. Nie masz takiego wrażenia? No mam, ale te pikniki 800+, o które właśnie zapytał Adam Szłapka, lider Nowoczesnej, wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej, mogą być olbrzymim problemem PiSu, jeśli będą przegrane wybory. Już dzisiaj w kampanii mogą być problemem PiSu, bo PiS już nawet nie dba o pozory, że wykorzystuje całe instrumentarium państwowe, żeby prowadzić. No bo kto kampanię. Finansuje te pikniki 800+? Pani. Wszyscy my, to jest wszystko z finansów publicznych, co jest niedopuszczalne. I teraz można udawać, że to są informacyjne spotkania, ale jeżeli nagle wychodzi prezes i mówi: Ten ryży, Niemiec, on jest prawdziwym zagrożeniem dla Polski. Wróg narodu polskiego. To jest przekroczenie Rubikonu, a jak się to już raz przekroczy, to potem tylko jest efekt domina. No to sorry, drodzy państwo, chcę was zapytać, jak PiS ma wytłumaczyć to, że informacyjne pikniki 800+, które też jest zresztą no, kiełbachą wyborczą, taką zmieloną na grubo, a nie na drobno. No to bardzo łatwo będzie udowodnić, że jest to przekroczenie budżetów na kampanię. Jeżeli PKW znajdzie w sobie odwagę, albo nawet znajdzie się pod presją nowej władzy, odrzuci sprawozdanie PiS-u z kampanii, PiS straci wtedy pieniądze. I no cóż, ja nie wiem, czy to już dzisiaj nie jest taka sytuacja, że realnie jest to pewnik. Nie chcę tutaj suflować nikomu, ale wydaje się, że to jest niezmiernie niebezpieczne dla PiSu, głównie ze względów takich wizerunkowych, bo jeżeli się zabierze pieniądze tej partii, to mimo tego, że gdzieś tam oni są no, bogaci w milionerów, których posadzili na spółkach Skarbu Państwa, no to może być realny problem. Czyli PiS może stracić pieniądze przez te pikniki. To jest, bo przez emocje prezesa. Znowu mówimy o tym, że mamy szklaną kulę tylko jako potencjalne narzędzie, bo wszystko się dzieje w głowie prezesa, a nóż mu kiedyś jakaś żyłka strzeli w głowie i on nagle uzna, że trzeba teraz prowadzić politykę miłości albo się zakocha w kimś. Znaczy ja oczywiście mówię ekstremalnie, żeby państwo wiedzieli, jak chorą sytuację mamy w państwie, w którym teoretycznie wszystko zależy od jednego człowieka. Przecież wiemy, że nie ma takiego człowieka na ziemi, który jednoosobowo jest w stanie decydować o losach jednego z większych państw w Unii Europejskiej i jeszcze do tego z milionami obywateli, problemami na granicy, sojuszami, które są szczególnie istotne w stosunku do tego, co się dzieje na Ukrainie. No trzeba sobie to wyobrazić i to jest totalna patologia. I nie od razu uprzedzę, jako ten, którego słusznie się nazywa krytycznie podchodzącym do Donalda Tuska, że kiedy Donald Tusk i Platforma rządzili 8 lat, to nie było takich jednoosobowych decyzji. Cała sztuka rządzenia to jest umiejętność delegowania zadań. Ale wróćmy jeszcze do tego 800+, bo program został ogłoszony szumnie kilka miesięcy temu i potem nie wiem, czy takie wrażenie, jak ja odniosłeś, było jakoś, no nie udało to się to nie jest marketingowo. Wrażenie. Było tak później długo, długo nic. Właściwie o tym świadczeniu nic się nie mówiło i teraz jakby te tematy, które grały ostatnio istotną rolę, czyli tam migranci, Unia Europejska z kolei przycichły, a w tej chwili na czołówkę został wyniesiony znowu 800+. No widać, że tutaj była chyba ręka Joachima Brudzińskiego. Propaganda zjada swój ogon.
Mówiliśmy też o tym w tym programie, że 800+ było wielką niespodzianką dla większości polityków PiS-u. A było dlatego, że po pierwsze trzymano to w tajemnicy. Zresztą jest masę wypowiedzi, że mówią nie ma takich prac, nie ma takich możliwości, raczej tego nie planujemy. A nagle był ten ul, który jakoś nie za bardzo zabzykał i miało być game changerem ogłoszenie 800+, a stało się kapiszonem. I teraz dlaczego jakby do tego wracamy? Bo nie ma żadnych innych pomysłów. Ja się ostatnio pytałem, czy może być jakaś afera pedofilska po stronie opozycji, bo widzę, że jest takie wzmożenie dotyczące rzekomej pedofilii w elitach, show biznesie, czyli tych, którzy są bardzo daleko od PiS-u. A moja rozmówczyni patrzy na mnie i mówi: co? Taka operacja? Skomplikowana, finezyjna? Kto ją zrobi? Przecież to nie jest z repertuaru PiS-u sprawdzona i powtarzana taktyka, czy też jakby operacja promocji pewnego tematu, wyniesienia go na główną narrację. Do końca się nie zgadzam, ale sam pokazujesz, że nie ma nowych tematów. I te tematy nie chwytają, są zarzucone. Gdzie jest komisja, drodzy państwo? No, gdzie jest komisja? No nie ma komisji, przecież ona już miała prawie kończyć raport chyba w lipcu, tak? Wstępny, no i co? A my nie znamy nawet żadnych członków. No nie miejmy pamięci złotej rybki, czy nawet nie złotej, tylko no, to wszystko działo się bardzo niedługo. To, że nas zasypują kolejnymi tematami, jednodniówkami, to nie może powodować, że my nie pamiętamy tego, co było jeszcze 3 miesiące temu. Była wielka awantura, Departament Stanu USA zabierał głos, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko pokazuje ciągle to samo, o czym trzeba mówić. Platforma ma plan na kampanię, ma swój milion serc, marsz miliona serc i wiele innych rzeczy, a PiS szuka. I jakoś tak znaleźć jakby nie za bardzo ja może. Ja bym się nieco może z tobą nie zgodził. Moim zdaniem PiS ma jakiś plan na kampanię, tylko on nie udaje się. To prawda, ale też zobacz, zmieniono sztab, zmieniono szefa sztabu. To wszystko się dzieje na kilka miesięcy przed wyborami. Oczywiście, że przewaga PiS-u i też nieuczciwa gra, no to, co ja zawsze nazywam tym boiskiem pod górkę, tak, gdzie no trudno jest strzelić jednak na szczycie góry bramkę, jak się strzela z wąwozu. No, a nawet jest to może niemożliwe. A taka jest sytuacja teraz opozycja kontra PiS, że PiS ma wszelkie instrumentaria i tutaj znowu przypomnijmy tą broń atomową. Po pierwsze mamy służby, które już wielokrotnie pokazywały, że no co najmniej krążą po bandzie i czasami tam przeskakują na jedną czy drugą stronę. Rzadziej się cofają niż idą dalej. Natomiast no, te służby są takim mitycznym i uniwersalnym, nawet nie mitycznym, uniwersalnym pomysłem na to, jak skompromitować przeciwników politycznych. Na przykład generalny inspektor Jarosław Szymczyk, który teraz tutaj znowu błyszczy i firmuje różne patologiczne zachowania władzy, to jest taki zwiastun, że na koniec, kiedy już wszystko zawiedzie, możemy mieć jakąś znowu serię aresztowań, zatrzymań, kwitów, podsłuchów. No to są wszystko elementy, które ciągle są na stole i można myśleć o tym, że będą użyte. Czy cesarz, przepraszam, car się mówi, czy przewodniczący Tusk wprowadzi Giertycha do Senatu? Ojeju, no to z Giertychem jest problem, o którym powiedzmy bardziej systemowo. Roman Giertych, adwokat prężny w sieci, podobający się, bo tak bezwzględnie nazywający różne patologie, czasami moim zdaniem przesadzający i bez... No to nawet jest szkodliwe, no bo nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Panie Romanie Giertychu, założycielu Młodzieży Wszechpolskiej. A Roman Giertych ma jednak problem z prawem. Cały czas o tym mówię. Problemem PiS-u, problemem tych czasów jest to, że tyle było polityki w działaniach prokuratury i śledczych, że trudno jest to oddzielić. Natomiast te problemy Romana Giertycha są realne. Ja rozmawiałem z ekspertami, audytorami i śledczymi, którzy czarno na białym pokazywali, gdzie można by szukać materiału do zarzutów przy drobnych tylko poszukiwaniach jeszcze dodatkowych elementów. To została
skrzeniona operacja zatrzymania Romana Giertycha przez prokuraturę ewidentnie, no ale to wisi. I no, kiepsko by było, gdybyśmy zaczynali od rozmów o uchyleniu immunitetu Romana Giertycha z powodu tego, co zgromadziła prokuratura, a też kiepsko by wyglądało, gdybyśmy skręcili tę sprawę tak, jak to PiS robił i to już na samym początku. No to jest niebezpieczna kandydatura i to, że politycy niektórzy mówią: Romku, zobacz, nie chcecie ten i to może się zastanów, pokazuje, że no nie wystarczy być adwokatem rodziny Donalda Tuska, żeby sobie załatwić miejsce. Roman Giertych ma bardzo podobny imperatyw jak Przemysław Wipler i jak Jakub Banaś. To znaczy imperatyw jest taki, żeby mieć immunitet dzięki temu, że się dostanie do parlamentu. Opozycja, właściwie część ugrupowań opozycyjnych zapowiedziała już zgłoszenie konkurencyjnego kandydata w przypadku, gdyby Giertych jednak do Senatu startował. No to utoruje pewnie drogę kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy trzeba, znaczy opozycja musi myśleć o tym, że są takie osoby, które z jednej strony no już są opatrzone i nawet ich opluwanie mobilizuje wyborców opozycji, ale z drugiej strony no, niektórzy, którzy mogą przemknąć na listy i być umoczeni w różne rzeczy, o których jeszcze nawet ci, którzy ich wystawiają, nie wyobrażaliby sobie ich różnych działań, to jest niebezpieczne. I Roman Giertych, tak jak mówię, nie jest bezpieczną kandydaturą. Już nie mówię o jego przeszłości, bo to jest zupełnie inna dyskusja. Ja osobiście na Młodzież Wszechpolską, która wprowadziła bardzo dużo brunatności do polskiego życia publicznego, no jakby no, mam wersję taką i absmak, że no nie zagłosuję raczej na nikogo z Młodzieży Wszechpolskiej. Trudno mi to sobie wyobrazić i myślę, że 90% ludzi może mieć takie przemyślenia przynajmniej. Ostatni temat. Elżbieta Witek się uaktywniła ostatnio. No jest znowu taka dziwna sytuacja. Z jednej strony myślę, że jest bardzo problematyczne to, co ujawniło Radio Z, jeśli chodzi o przeniesienie męża pani Witek na oddział paliatywny, bo to pokazuje, że mieliśmy absolutnie rację w tym, że zadawaliśmy pytania, ale też należy postawić kolejne pytanie, czy przypadkiem na tym oddziale paliatywnym nie pojawił się nagle respirator, którego nigdy wcześniej nie było właśnie dla tego jednego pacjenta na przykład. A poza tym też polecam wszystkim rozmowę z anestezjolog ze szpitala w Oławie i też nasze wyliczenia, które pokazują, jaką manipulacją były te dane o kilkudziesięciu hospitalizowanych dłużej niż rok pacjentach na OIOM-ach, na OIT-ach tak naprawdę, czyli oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii. Jak popatrzymy na całość rządów PiS-u, to będziemy mieli taką sytuację, że do 2018 roku takich pacjentów powyżej roku było kilku w skali kraju na tysiące hospitalizacji. To zjawisko leżenia bardzo długiego na OIOM-ie, czyli na najwyższej o najwyższym bezpieczeństwie pacjenta oddziale, ale też nie służącym do zapewnienia bezpieczeństwa, tylko do ratowania życia, no to zobaczymy, że mamy kolejny efekt PiS-u w postaci tego, że jest 4 razy więcej takich pacjentów w kolejnych latach. Od 2018 ta liczba pacjentów rosła. Czy coś się zmieniło? No nie wszystko można wytłumaczyć COVID-em, bo COVID wydłużył OIOM-owe hospitalizacje, ale nie tak znacząco, żeby oni leżeli rok. No i pytanie, jak to się stało i należałoby, gdybyśmy mieli uczciwą administrację, zapytać, zrobić gruntowną kontrolę. Być może Marian Banaś, który no, idzie teraz z arsenałem kolejnych atomówek, zleci taką kontrolę i wtedy będzie duży, duży problem wizerunkowy, jak to wytłumaczyć. I jak po tych wszystkich zarzutach i pomyjach, które wylewano na nas, sugerując nieprawdziwie, że my tutaj ingerujemy w kwestie decyzji o tym, jak powinno leczyć się pacjenta tego czy owego. No cóż, no to jest na pewno problem i zawsze w takich sytuacjach istnieje strategia uniwersalna, ucieczka do przodu i nagle Elżbieta Witek wraca do pomysłu ustawy o ochronie przed seksualizacją młodzieży. No to wszystko jest tak grubymi nićmi szyte, że cóż mogę powiedzieć.
No, może już nic. Skończył nam się czas. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. To był podcast Podejrzani Politycy. Zachęcam do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, a także do słuchania naszego podcastu w aplikacjach streamingowych i na portalu radioz.pl. Zachęcam oczywiście do przyznawania nam łapek w górę i do burzliwej dyskusji w komentarzach. Nawet jak będziecie pisać, że mamy jakieś niewyględne twarze. A nie, to nam nie przeszkadza, ale ja teraz deklaruję, że ponieważ ta pierwsza część była taka skomplikowana, a ona wynika z przepisów i z pewnego doświadczenia. No, na przykład tego, że jak ma się słabe sondaże w lipcu, to już potem się nie da ich poprawić, a PiS ma słabe sondaże. Jest wiele takich czynników, których zebranie i zrozumienie powoduje, że my wiemy o tym, jakie karty są na stole. Ja będę odpowiadał Państwu na pytania. Wystarczy, że oznaczycie potrzebę odpowiedzi mojej skrótem PYT i ja wtedy będę wiedział, że mam odpowiedzieć. Tych komentarzy jest kilkaset, ale myślę, że pytań będzie kilkadziesiąt, dam sobie radę. Serdecznie do tego zachęcamy. To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Byli z wami Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. I do zobaczenia za tydzień w sierpniu, właśnie na początku sierpnia. Widzimy się i słyszymy. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Podejrzani Politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.